Dzień dobry Państwu. Dziś wtorek, 10 października. Aleksandra Harc. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. W sobotę terenowy oddział Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu obchodził swoje 65. urodziny. Z tej okazji uroczyście podsumowano wieloletnią działalność związku i uhonorowano zasłużonych członków i sympatyków. Jubileuszowe uroczystości z okazji 65-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu odbył się w Domu Kultury Strzecha. Podczas uroczystości prezes Raciborskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych opowiedział o historii i działalności związku. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 65-lecia Koła Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu. Chcemy pokazać naszą bogatą historię, szeroki zakres działań i przede wszystkim naszych działaczy. Jest to także okazja, aby podziękować osobom, które nam na co dzień pomagają. Podczas uroczystości wyróżniono osoby działające w związku nieprzerwanie od ponad 50 lat. Specjalne wyróżnienia otrzymali także sympatycy i przyjaciele Polskiego Związku Głuchych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Mirosław Lęk, wicestarosta Marek Kurpis, prezes oddziału Polskiego Związku Głuchych w Katowicach Stanisław Perliński, a także prezes Stowarzyszenia Podaj Rękę Jerzy Wiśniewski. Po uroczystym wręczeniu nagród i podziękowań przyszedł czas na występy zespołu tanecznego Skaza. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu pod tytułem Widmo autorstwa osób niesłyszących. Do Raciborza wrócił magazyn żywności. Dawniej dystrybucją do najuboższych mieszkańców zajmowało się Stowarzyszenie Tęcza. Teraz tę odpowiedzialność wzięła na siebie Pracownia Przyszłości. Ulica Kowalska 5, dawny klub Labirynt. To tutaj od piątku, 6 października, oficjalnie swoją działalność rozpoczyna magazyn żywności, który jest organizacją partnerską Śląskiego Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie i którego misją jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Są to osoby skierowane przez OPS, są to osoby chore, są to osoby niepełnosprawne. Większość mieszkańców Raciborza, jest to 780 osób na chwilę obecną. A każdy uprawniony przez Ośrodek Pomocy Społecznej do darmowej żywności może tu liczyć co miesiąc na produkty o wadze 7 kg. Obecnie przechowywanych jest tutaj łącznie 40 ton. Są to konserwy, puszki z fasolą, z groszkiem, kasza, ryż, makarony, kabanosy, miód, olej, cukier, mleko. Będzie to stopniowo wydawane. Nie wszystkie produkty będą wydawane za pierwszym razem, ale będziemy je wydawać w okresie półrocznym, więc co miesiąc coś będziemy starali się wydać. Powrót raciborskiego magazynu żywności do Raciborza to zasługa Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego Pracownia Przyszłości, w które zaangażowani są głównie wolontariusze związani m.in. ze Szlachetną Paczką, a które swoją działalność rozpoczęło akcjami charytatywnymi. Mieliśmy taką akcję Gramy, Tańczymy i Śpiewamy dla Gosi. To była pierwsza zbiórka, którą przeprowadziliśmy dość nieoficjalnie przez taki portal pomagam.pl. Potem były kolejne zbiórki, była zbiórka na Michasia Junkę, to było podczas trzeciego Rafako półmaratonu. Była zbiórka w trakcie introfestiwalu, zbieraliśmy pieniądze dla Łukasza Kądziołki na zakup nowego pojazdu. Natomiast nasza działalność ma być nie tylko skupiona na pomocy charytatywnej, ale również na działalności artystycznej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i dyrekcji Raciborskiego Centrum Kultury i dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu i Urzędowi Miasta Racibórz za pomoc i wsparcie. Otrzymaliśmy mały grant na rozkręcenie tego magazynu żywności, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie nam się układać pomyślnie w dalszych etapach działalności stowarzyszenia. Magazyn żywności będzie otwarty w poniedziałki i środę od godziny 9.30 do 12.00 oraz w piątek od godziny 17.00 do 19.00. Raciborski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych. Z tej okazji przygotowano dla uczniów mnóstwo atrakcji. Ponad 275 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu utraty słuchu lub głuchoty. Dziś w Raciborskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących uświadamiano o problemach, z jakimi na co dzień borykają się osoby niesłyszące. Dzisiaj świętujemy w naszym ośrodku Dzień Osób z Uszkodzonym Narządem Słuchu, Dzień Ludzi Głuchych.
W naszym ośrodku odbywa on się w połączeniu z świętowaniem święta też języka migowego, sposobu komunikacji osób niesłyszących z ludźmi pełnosprawnymi. Podczas dzisiejszych obchodów Dnia Głuchych uczniowie Raciborskiego Ośrodka mogli uczestniczyć w wielu zabawach, jak i rehabilitacji, a także skorzystać z warsztatu dogoterapii. Dodatkową atrakcją dla młodzieży był pokaz broni i wozów policyjnych prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji. Oprócz występów artystycznych, które zapewnili utalentowani wychowankowie ośrodka, uczestnicy obchodów Dnia Głuchych mogli posłuchać niecodziennego koncertu młodzieży z Raciborskiego Centrum Kultury, w którym osoby niesłyszące również mogły poczuć rytm. W końcu września każdego roku dla niesłyszących jest to ważne święto i jest obchodzone praktycznie w każdym oddziale Polskiego Związku Głuchych w Polsce, że zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe te święto obchodzą. I w naszym ośrodku również. Jeżeli pokażemy niesłyszących w społeczeństwie i będziemy mogli się razem, że tak powiem, integrować świat niesłyszących ze światem słyszących i tak samo osoby niesłyszące z nauczycielami słyszącymi, którzy ich uczą. Podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Głuchych zarówno uczniowie ośrodka, jak i mieszkańcy naszego miasta mogli skorzystać z badania słuchu. W wiadomościach dla niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.